Nie wiem w takim razie, czemu Lego jest takie słabe przy tym. Cześć! Witam wszystkich WTF-u wariateczków, ale i niewariateczków też witam. Dziś bierzemy sobie na warsztat kolejny WTF. Tym razem będą to klocki firmy z Hilig. No i takie police, czyli taka tutaj łódeczka. Opakowanie nam sugeruje, że w środku mamy i łódeczkę, i hipka. Zaraz to sprawdzimy z ciekawych informacji. Przede wszystkim mamy to, że w przeciwieństwie do Lego, te klocki nie mówią nam, co mamy robić z tą łodzią. To znaczy nie mówią nam, że ta łódź nie będzie pływać. I to sobie bardzo cenimy w tych klockach. Ale oczywiście myślę, że dziś to sprawdzimy. Cena fenomenalna. Powiem szczerze, 3 zł. Ja wiem, że daleko jest od wakacji, natomiast to jest zestaw, który sobie kupiłem nad morzem, wyobraźcie sobie, w Chińczyku, czyli powinniśmy być przystosowani do tego, że w nadmorskich kurortach te ceny są zawsze ciut wyższe niż gdzie indziej, a tu proszę tylko i wyłącznie 3 zł. Opakowanie, nie powiem, zapowiada się obiecująco, ponieważ właściwie na każdym boku jest narysowane to samo. Ta sama łódka jest narysowana na każdym możliwym boku, nawet od spodu, wow. Mówię, zapowiada się obiecująco, nie traćmy czasu, jak wiecie, tutaj czas nagli, a recenzja jest bardzo ciekawa. Otwierając, wita nas w miarę, wygląda pełne opakowanie. Oczywiście ulotka nas nie zawodzi, typowo ulotkarska, nawet chyba gorzej papierowo niż ulotka, taki świstek. Kredyty nawet robią na lepszych, aczkolwiek wygląda ona klasycznie jak na te słabsze podróbki, czyli jest mało czytelna, chociaż faktycznie widzicie, mamy tylko narysowane, które w tym momencie mamy dać elementy, ale jest mało. Ja tego strasznie lubię, że te instrukcje są takie małe, dosłownie, w sensie elemenciki. Chociaż ładnie mamy wypisane na przykład tu wszystko, co mamy w środku. Wow, to się kurde ceni. Wyjmijmy sobie opakowanie. Jest hipek! O kurde, a to przepraszam was, firmo z Hilig, bo obraziłem troszkę, a kurde niepotrzebnie. Sprawdźmy więc sobie hipka. Rozfoliujmy więc go sobie na waszych oczach. W ogóle mamy wszystkie elementy osobno i pierwszy problem, zaklinowała nam się ręka we flakach. No cóż, tutaj muszę sobie pomóc specjalnym przyrządzeniem, ale kurde, ono... No tu nam teraz wyszło, dobra, wyszło, super, w końcu nam wyszło. Zmontujmy więc sobie tego hipka, zobaczmy jak on nam się prezentuje. Tak jak widzicie, w każdy element mamy tutaj osobno, więc nawet łącznie z tym, że nogi i ręce i wszystko, zmontujmy więc go sobie na wizji. Powiem wam tak, że jest bardzo źle. Pomijając fakt miny tego gościa, który wygląda chyba najbardziej, wygląda trochę jak... Hej, co będziemy słychać? Nie, nie zmieniaj, wszystko dobrze, nie zmieniaj, stary. A w głębi duszy ma, zabijcie mnie. Postać jest tragiczna. Patrzcie, ta nóżka mu lata luźno. Poza tym możemy ją w bardzo łatwy sposób bez męczenia odczepić. Kurde, szkoda, może to się da jakoś dobić. Nie, nie da się. Głowa, widzieliście, ledwo ją wcisnąłem. Tu się prawie nie obraca, wciska. Naprawdę, całą siłę ona mi się nie obraca. W żaden sposób. No, czapeczka jest spoko, nie powiem. Czapeczka jest najlepszym elementem tego tutaj hipka przedstawionego na tym wideo. Jest ona ładna i kurde, szkoda, gdyby była ciut jeszcze ładniejsza, to może nawet wrzuciłbym ją do jakiegoś hipka Lego. Żart oczywiście, wrzuciłbym tego, nie zmieszał z Lego. Postać, mówię, jest tragiczna. Jak widzicie, ręce jej się nie docisły i używałem całej siły, nie mogę ani jednej, ani drugiej docisnąć, przez co wygląda trochę jak mutant. No i ta noga luźno latająca, która naprawdę, widzicie, jak ona w ogóle chodzi. No, tragedia. Niestety hipek jest tragiczny. No, nawet jeżeli miałby stać na półce z tyłu, nie ma nic ze sobą. Nawet gdyby miał stać na półce, to no nie, kurde. Myślałem, że przynajmniej taką ozdobą będzie w miarę. Ale nawet wstyd to pokazać mojemu psu trochę. Dobra, przejdźmy jednak do samego zestawu. Sam zestaw bowiem nawet trochę tych klocuszków ma. I co ciekawe, ma też naklejki.
A, patrzcie, jaki majstersztyk. Ten element, czyli te kratki, które normalnie w Lego są kratkami, tu są po prostu naklejką. Wow! Takiego pomysłu to bym w życiu nie wymyślił. Pójdź buildujmy sobie to tutaj na wideo. Ha! Kochani, przykro mi to mówić. Nie jesteśmy w stanie tego speedbuildować, ponieważ nie mamy tu elementów. Powinniśmy mieć dwa takie elementy, a ich nie mamy. Nie wiem, czy powinniśmy kupić jakiś drugi zestaw jeszcze do tego, czy co? Kurde. Czekajcie chwilę. No ale spróbujmy zobaczyć, my zbudujmy co z tego możemy zbudować. Co damy radę. Powiem tak, no klocki trzymając je w ręce wydaje się, że złe jakościowe nie są. Niestety w momencie, gdy bierzemy je sobie, zaczynamy łączyć, jest niestety źle. Próbujemy to zbudować, tak jak już mówiłem, bez tych klocków, których tu niestety nie mamy. I już wiem, że to się nie uda, ponieważ no, są niezbędne klocki, których tu po prostu nie mamy. Nie mamy tych pus. Dwóch, które powinny być na dole, które właśnie powinny nam pozwolić zbudować ten zestaw. No i próbujmy dalej. No. Dobra, mamy to ze spójt buildowane. No i... no i dobra, mamy to w teorii ze spójt buildowane. No i jak widzicie, problem jest podstawowy, że to nie jest zbudowane. I nie mamy tych pus tutaj dwóch, dzięki któremu to się zupełnie kupy nie trzyma. Gdyby się trzymało, powinno wyglądać mniej więcej tak. Co też nie powala. A nie, wybaczcie, tu mamy jeszcze takie dwa elementy. Jakby to miało coś uratować. Te białe kratki na końcówkach. No cóż ja mogę powiedzieć? No trochę szkoda, bo jakość klocków nie jest zła. Zostaje nam jeszcze jeden taki zapasowy. No, daj nam naklejki. No ale kurde, no co z tego? Ludzie kochani, jeżeli my nie mamy w tym zestawie. No niestety pust, dzięki przez to ten zestaw jest, no nic z nim nie możemy zrobić. Możemy sobie go dać na farmę nieoryginalnych klocków, jeżeli ktoś w ogóle taką farmę prowadzi. No, no więc i nic poza tym nie możemy tym zrobić, a kurde, no mówię, jeszcze raz trochę szkoda, bo jakość klocków, znaczy bywa kontrowersyjna, są klocki tak jak to, które są całkiem spoko, oczywiście czuć lekko, że to jest co innego niż Lego, czuć, że to jest tańszy plastik zdecydowanie, który myślę, że pod cięższym młotkiem by się ugiął, no ale na przykład ta konstrukcja mimo wszystko jest w miarę, czy te klocki, te lżejsze szczególnie szczepiają nam się bardzo słabo, no tu na przykład, jak widzicie, bardzo łatwo nam odpada, minimalnie dotknąłem, ale co z tego, jeżeli możemy zbudować zestaw, no słuchajcie, dobra, rozumiem, kosztuje to 3 zł, kupujemy te Zilingi za 3 zł, licząc, nie licząc właściwie nic specjalnego, ale że jakkolwiek przynajmniej da się to zbudować, a tu nie możemy tego zbudować. Dodatkowo czujemy Hipka, który jest najgorszą absolutnie minifigurką w historii, mówi o jakość podróbek. Ta noga znowu, widzicie, ta jedna mu lata, a ta druga znowu chodzi bardzo ciężko, więc jakiś taki nie do końca w pełni sprawny jest ten Hipek. Jest po prostu no słaby. I trochę szkoda, bo nie powiem, liczyłem, że te klocki z nadmorza będą takim, wiecie, jakby
mesjaszem tych podróbek. Mówię, kurde, okaże się, że za 3 zł mamy coś fajnego. Naprawdę na to liczyłem. A tu no niestety to klocki, kurde, niezłe, ale trzymają się ze sobą słabo. Hipek tragiczny, ale przede wszystkim zestawu nie da się zbudować. Nie wiem, czy to tylko u mnie przypadek. Słuchajcie, piszcie mi, bo wy często piszecie, na przykład, hej, też miałem te klocki i coś tam, coś tam. Napiszcie mi, czy u was też się to zdarzyło, czy na przykład też się zdarza to w innych podróbkach tak zwanych Lego. No dla mnie niestety wielki zawód i jakość klocków trochę się broni. Nie broni się absolutnie hipek, nie broni się przede wszystkim nie broni się nieszczepialność, ale przede wszystkim nie broni się to, że zestawu po prostu nie da się złożyć. Oczywiście możemy sobie z tego coś zbudować swojego, natomiast no kurde, oceniamy tu gotowe zestawy i muszę być dlatego skrajnie surowy dla całości i wystawię 2 na 10. Czemu nie 1, ani nie 0? Bo jednak mogą być wśród was tacy masochiści, że chcą sobie to wykorzystać do jakichś swoich mocy, czy no tu nam się jeszcze nie dociska, czy do coś z tego własnego zbudować. No, jeżeli tacy są ludzie wśród nas, to proszę tam napiszcie mi komentarz w dół. No, przykro mi, tak kończy się kolejny odcinek WTF-a, cały czas czekamy na Mesjasza, chociaż kilka dobrych odcinków już niedawno było i te 8 na 10 takimi złymi ocenami nie są. Dobra, ja wam dziękuję za tą recenzję, choć pierwsza właściwie nieskończona recenzja, można by powiedzieć, no, co ja mogę... No, chciałem przetestować nawet, to pływa, ale no... Dobra, zróbmy to. Mamy tu specjalnie przygotowany basen, no oni nic nie piszą o tym, że nie pływa, więc sprawdzamy, czy to coś unosi się na wodzie, czy nie. No i pływa. Nawet hipek pływa. Nie wiem w takim razie, czemu Lego jest takie słabe przy tym. Dobra, dodatkowy plus za to, że pływa. 2+ na 10. Dzięki za kolejną wspólną recenzję. Do zobaczenia wkrótce.